Siemano, witam was w kolejnym odcinku, w którym pokażemy wam Hiszpanię w naszym stylu. Dawaj! No, także witam was w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym was zapoznać z moim lekko przyszłościowym planem odnośnie kanału, rowerów i ogólnie z tym, co będzie dalej. Powiem wam ogólnie, zawsze chciałem odwiedzić te rejony Hiszpanii jeszcze z taką ekipą. To jest coś cudownego, to będzie naprawdę wspaniały odcinek. Żebyście jednak wszystkiego mogli się dowiedzieć i zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, to musicie oglądać do końca. Bo nie będę ukrywał, ale moje plany w 100% was zaskoczą. Będziecie na pewno lekko zdziwieni, ale myślę, że wam to wszystko się spodoba. Podzielicie moje zdanie, zrozumiecie moje podejście do tego wszystkiego. Także oglądajcie, bo będzie dzisiaj się naprawdę dużo działo. A powiem wam, że w tej Hiszpanii to jest mega zarąbiście. Także oglądajcie do końca, bo myślę, że wam się spodoba ten odcinek i poczujecie cały ten vibe. Także my lecimy dalej, a dzisiaj sporo takich widoczków będziecie mieli. Akurat tutaj średnio widać, ale tam po lewej stronie jest morze. I pamiętajcie o tym, żeby stawić łapeczkę w górę oraz suba na tym kanale z dzwoneczkiem, ponieważ w tym roku mam nadzieję, że uda się dobić do 600 tysięcy subskrypcji. Coś tutaj mi piszczy, proszę mi tutaj nie piszczeć. I widzimy się za chwilkę. Co ty robisz? Nie, wyginaj tego! Corner! No pomóż! Uwaga! Rozjebany skuter! Titata, titata. Titata, trzeci, co głupi. Poszedł do łączności. Titata, 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 a trzeci, głupi, poszedł do łączności. Mimo, że to już kolejny dzień w Hiszpanii, to dzisiaj dopiero zaczynamy nagrywki do odcinka, ponieważ troszeczkę tutaj już pozwiedzaliśmy i mniej więcej już wiemy, co wam nagrać. Idziemy właśnie na takie całkiem spore urwisko wam pokazać, jak to wszystko wygląda i co takiego ta cała Hiszpania oferuje. Ponieważ jak wiecie, Hiszpania jest spora, jest druga co do wielkości chyba zaraz po Francji, jeżeli chodzi o, na zdrówko, o państwa europejskie. No i zaraz wam pokażę, gdzie my jesteśmy. A czytałeś, Dominik, to, że tutaj 110 milionów lat temu jeszcze była woda? Wszędzie? Nie. No tu jest napisane, bo ja wczoraj to czytałem, tą tabliczkę, że tu jeszcze była woda. To pozdro, dinozaury tu chodziły. Nie mów, że tutaj ludzie schodzą. Tam człowiek jest na dole normalnie z dinami. O kurde! Hello! Wow! Ja myślałem, że wy jaja sobie robicie. Z tym? No z tym, że tam typek jakiś jest. No na dole. No na dole. Nie widziałeś go? Nie. Tam jest normalnie typek, się wspina. What? No, no, no! It's okay! Nie zamierzam za nim iść, żeby go nie śledzić. Patrzysz? No patrzę, dawaj, rzucaj. O kurde. Co ty, to nie doleci. O, może? Nie, doleci. Nie, no tak dupnął idealnie. Tam, w tamtej dziurce. Tu w ogóle masz linę, możesz sobie zejść, patrz, po tej linie. O, tu jest kurwa wysoko. Nie, to jest śmieszne miejsce. Ogólnie to nie chcę cię martwić, ale ta lina jest tylko do takiego nawierconego kamyka przyczepiona. Teraz zejdę bez niej. Ja stąd jak sobie byś poleciał, to jak kurwa, nie, nie doleciałbyś właśnie, ja tam by się wychylałem. A few moments later. Co? Gdzie? Ale taki ala pies, czy taki? Mały dzik taki. Jak mały dzik? A może to jest Pumba? Czy tam Simba? Ej dobra, bo to chrumka. Ja się pierdzielam stąd. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale przed chwilą przeczytałem, że będąc teraz tutaj, gdzie sobie chodzimy, a właściwie bardziej tam będąc, jesteśmy na wysokości 411 metrów nad poziomem morza i rzeczywiście może być to prawda, ponieważ tam jest dość wysoko, a jesteśmy tutaj mniej więcej na tym samym poziomie, tam są domy, a my mieszkamy sobie, później wam pokażę oczywiście, gdzie mieszkamy, ale mieszkamy gdzieś w tamtą stronę, gdzieś za tą górką. Dzisiaj też wam pokażę, jak wygląda nasze lokum, bo jest naprawdę fajne. Lecimy właśnie odebrać skuterki, które sobie wczoraj zarezerwowaliśmy, bo razem z chłopakami uważamy, że najlepszą opcją, żeby zwiedzić jakieś fajne nadmorskie miasto czy jakieś inne zakamarki, jest po prostu wypożyczyć sobie skutery i pozwiedzać. Moim zdaniem taka opcja jest najlepsza i najfajniejsza, zresztą zobaczycie sami. Jesteśmy już wypożyczalni, jak widzicie. Za chwilkę odjeżdżamy naszymi skuterkami. Bardzo polowałem na tego, bo ten jest taki terenowy, a zamierzamy się wybrać w teren, ale tam już stoją nasze maszyny, także za chwilę ruszamy. Mamy wszyscy takie same skutery, bo prosiliśmy o to, żeby były takie same.
Są to Piaggio, Liberty, tylko ja mam jakąś wersję S, ale on jest wolniejszy niż chłopaków. Coraz bardziej spada prędkość. Ej, to zaczyna zdychać pod górkę. 25 na godzinę. Tu trzeba brać rozpęd z kilometra na tym skuterze. Patrz, on tam gdzieś się jeszcze drapie. Kordel, poczekaj! Ja tu coś czuję, że jeszcze chwilę i będę musiał prowadzić ten skuter, ale patrzcie, jaki tu jest widok. Naprawdę, GoPro tego nie oddaje, obstawiam, ale tutaj wygląda to bardzo ładnie. Wygląda to zarąbiście. Ale najgorsze ogólnie, o ile mnie słyszycie, w wypożyczeniu takiego skutera w Hiszpanii jest to, że jeżeli chodzi jeszcze o koszta wypożyczenia, to nie jest najgorzej, ponieważ kosztuje 40 euro taka 50 na dobę, tak średnio, ale 3 paki trzeba zapłacić kaucji za taki skuter, więc jak coś się stanie, to tracicie 300 euro. W sensie ja ugadałem akurat nasze 3 skutery zamiast 900 na 600, także nie jest najgorzej, ale 300 euro to jest mega dużo siana. Ale chłopaki się składają w zakręt! Dobrze, 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 dobrze! Dobrze, dawaj, idziemy w zakręt! Ale jest cudownie! Ale jest cudownie! Powiem wam ogólnie, że zawsze chciałem odwiedzić te rejony Hiszpanii jeszcze z taką ekipą! To jest coś cudownego, to będzie naprawdę wspaniały odcinek! To w ogóle nie jedzie! Full moneta i ja ich nie mogę dogonić! Ej, czekaj! Bo tobie coś cieknie, patrz jak kapie od ciebie! Wjechałeś w coś? Nie. To od ciebie te... No weź trochę, przesuń się! Ucieka ci, kapie ci cały czas skądś. Weź go zgaś też swojego, co to ci cię... Cały czas ci spierdziela kranikiem, ty! Po lewej stronie ci spierdziela, patrz! No co ty, jaka woda, tu zobacz, zapierdziela! Paczek cieknie. Woda? No to co się... Wylała ci, idioto, pewnie ci pękła. Haha, ty masz wodę w schowku. Po papierach ci cieknie. Ja pierdziele. Wyciągaj to. O kurna. Wszystko w porządku. Everything okay. Okay, okay. Gracias. Ej, no to jest nie fair. Ja mam Liberty S. Oni mają zwykłe. Dominik jest cięższy ode mnie, a ten mój skuter jedzie powoli strasznie. Prosto. Tam to nie! Tam ludzie mieszkają! Jak widzicie, wskazówka cały czas opada, a my musimy dostać się tam, na samą górę, na ten szczyt, a ja już jadę 25! Co jest? Ej, czuję ten zapach tego sprzęgła, jak się już kopci. Jok zasuwa, chłop! Ale poszedł! Jedziesz, 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 jedziesz! Uwaga, biorę cię prawą! O, ale offroad! Jadymy! Jademy! No tak! Dawaj, 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 dawaj! A co, ktoś tam szedł? Jakaś policja? Nie, ale trzymaj się na zapłonie, po prostu jak będziemy jechać. No włącz zapłon! No chłopie, kurde, ja się tutaj staram cicho jechać. Jeżeli wam w Polsce przeszkadza jazda 50 na godzinę maksymalna w terenie zabudowanym, to tutaj jest ograniczenie do 30, tu mamy naukę jazdy i tu serio wszyscy się do tego stosują. W tym odcinku chciałbym was zapoznać z takim moim lekko przyszłościowym planem odnośnie całego kanału, rowerów i tego wszystkiego, co do tej pory działo się na moich odcinkach, ponieważ w najbliższym czasie chciałbym po prostu się do Hiszpanii przeprowadzić, ponieważ no, z tego co obserwujemy już od kilku dni, to ludzie są tutaj naprawdę mega szczęśliwi, są cały czas uśmiechnięci, ale to też dlatego, że patrzcie jak to wszystko tutaj ładnie wygląda, jest bardzo dużo słońca. W ciągu roku bardzo mało też pada, a powiem wam, że troszeczkę mi się znudziła ta cała szara Warszawa, w której mieszkam od 24 lat. I nagrywając na YouTube'a przez ponad już 7 lat chyba z tego co pamiętam, no to pokazałem wam już prawie wszystko, prawie całą Warszawę. Więc taka przeprowadzka, oczywiście nie mówię tutaj, że w ciągu najbliższego miesiąca czy dwóch bym się tutaj przeprowadził, ale jak tylko będzie okazja, to chcemy właśnie tutaj taką ekipką się przeprowadzić, zacząć takie troszeczkę nowe życie. No bo ile można kurde tej Warszawy ciągle oglądać, a patrzcie jak to fajnie tutaj wszystko wygląda. No byłoby to po prostu coś innego. Jeżeli chodzi o koszta z kolei mieszkania w Hiszpanii, to jest to bardzo podobne do tego, ile kosztuje nas to wszystko mieszkając w Warszawie. Ale wiecie, to są na razie plany i to była też troszeczkę tutaj właśnie taka motywacja do tego, żeby nagrać stąd odcinek, żeby to wszystko wam pokazać i żebyście chociaż trochę zrozumieli mnie, moje tutaj podejście, mój taki statement. Także no, mam nadzieję, że wam się podoba ten odcinek. No, Hiszpania jest ogromnym naprawdę krajem. Ale poszedł jak dziki! Jak dzik sosny! Buenos dias! Siemano! Te skutery mają ciężkie życie. Ile jedziesz?
O, przyspieszam! 14 na godzinę! Ło! Uwaga! Oj kurde! Lusterko mi się odkręca! Ja mam zawsze z tymi lusterkami problemy. Znowu mi się lusterko odkręciło, ty! Tak jak w Chorwacji! Co ty mówisz? Że to teren wojskowy? Oj, problemy. Problemy. Rozpany skuter. Koniec po lusterku. Oj, oj, oj. Wczoraj jak chodziliśmy sobie troszeczkę tutaj po mieście, żeby ogarnąć i obczaić mniej więcej co takiego można dla was ciekawego nagrać, to poprosiłem Kornela o to, żeby nakleił mi ogólnie tejpy na to moje rozwalone kolano. Jeszcze trochę się trzymają, jak widzicie. Ale ogólnie to sporo mi pomogło, jakby odciążyły mi to rzeczywiście kolano i dużo łatwiej mi się i lepiej dzisiaj chodzi. A teraz wpadłem do sklepu po to, żeby kupić sobie takie specjalne buty, ponieważ tutaj jak pływacie w morzu, to są takie stworzonka zwane jeżowcami, które mogą wam się wbić na przykład w rękę albo w stopę, zależy jak pływacie, jak chodzicie, czy wspinacie się na jakieś klify. Także takie właśnie buty muszę sobie zakupić. Obczajamy teraz z chłopakami sobie w sklepie, jakie są słodycze. W ogóle sporo takich różnych jest kremów czekoladowych, jakichś różnych MMMsów. Ale tak największym fanem jestem ja osobiście z chłopakami tego, że tutaj są przeróżne płatki i są właśnie w takich fajnych kartonowych pudełkach jak w Stanach. Mega, mega zarąbiste to jest. I na przykład jadłem sobie te KitKaty, ich w Polsce nie widziałem i są bardzo, bardzo smaczne. Fajnie puszczają dużo takiego czekoladowego smaku, więc jak się zaleje mleczkiem, to są takie, o, idealne. Ale i tak królują tutaj tak naprawdę ciastka, których jest bardzo dużo, są tego pełne regały, gdzie nie pójdziecie, to zawsze coś znajdziecie. Ja lubię takie słodycze potestować, ogólnie jestem fanem słodyczy, nie jest to dobre, ale na przykład jadłem to Oreo i to, że jest właśnie podwójna dawka kremu, jest naprawdę smaczne, fajnie, fajnie to smakuje, zupełnie inaczej. A taką ciekawostką jeszcze wam zarzucę. Jedzie, co za debil. Bo tak jak my jesteśmy w takiej nadmorskiej miejscowości, tak jak widzicie, to sporo osób, sporo Polaczków jeździ w klapeczkach. I tutaj takie coś jest dwie paki mandatu, 200 euro. Także no potrafi to zaboleć, ponieważ policja traktuje to jako utrudnienia w bezpieczeństwie jazdy czy coś takiego. Strasznie mocno wieje, ale to koniec ciekawostki. Mieszkanko, w którym mieszkamy, nie jest wcale takie zwyczajne, ale bardzo mi się podoba to, jaki tutaj napis zamieścił właściciel. I rzeczywiście jest to prawda, jak się na to spojrzy, troszeczkę inny sposób. Ale już wam pokazuję, gdzie mieszkamy, co tutaj ciekawego mamy. Tylko najpierw pozwólcie, że sobie zdejmę bucisze, co by tutaj nie nabrudzić. Po sypialniach, toaletach i pralniach, nie będę was oprowadzał, bo tam już są nasze prywatne rzeczy rozłożone. Tak samo tutaj też jest kolejna sypialnia, jeszcze jedna sypialnia i toaleta, tam chłopaki już się rozkładali, więc nie będziemy im w prywatę wchodzili. Ale jest tutaj echo, ponieważ jesteśmy w ogromnym salonie z bardzo przestronną kuchnią. Jak widzicie, mamy już troszeczkę tutaj pokupowanych swoich rzeczy. Obiady już pierwsze dziewczyny zrobiły, także bardzo dziękujemy dziewczynom. Ale jest tu bardzo fajna rzecz jedna i nie mówię tutaj wcale o tym, że mamy lornetę i możemy podglądać sąsiadów i sąsiadki, ale chodzi mi bardziej tutaj oto okno, które jak widzicie tak fajnie się rozkłada i ogólnie możecie sobie je przesunąć i po całej szerokości otwieracie ten ogromny salon na bardzo ładny widoczek. Tylko jest jeden minus, ponieważ jak tutaj mocniej zawieje, bo tu jest tak naprawdę od razu morze, patrzcie jak to wygląda, taki mamy widoczek warty miliony, to już była taka jedna sytuacja, że po prostu zawiało tak, że ten telewizor no prawie spadł, złapali go tutaj chłopaki i jest taka jedna wielka krecha na środku, ale działa telewizor, więc to jest najważniejsze. No i wracając do widoczku, no to prezentuje się on w następujący oto sposób. Wydaje mi się, że jest dobrze, nie? Wydaje mi się, że jest ok chyba. Jak się wstaje i rano widzi taki widoczek z tamtej oto sypialni, to wydaje mi się, że od razu chyba człowiekowi chce się żyć. Raczej jest dobrze chyba. A tutaj leży sup, który już wysechł i czeka do spakowania do plecaka, ponieważ dzisiaj znowu będziemy na nim pływali, zwiedzali okolice i nagrywali wam kolejne fajne materiały. Także więcej info w opisie, ponieważ możliwe jest to, że ten apartament będziecie mogli sobie kiedyś wynająć, również tu przyjechać i pooglądać jak fajnie tutaj jest. A na tamtym urwisku, na tamtym klifie byliśmy i nagrywaliśmy dzisiaj taki wstęp do odcinka, co ten pan się wspinał po tamtych ścianach, także jest grubo.
Mam nadzieję, że wam się podoba. Dajcie łapeczkę w górę, jak wam się podoba ten apartament, bo wydaje mi się, że jest okej. Hello, could you tell me what is the best or what is the most interesting in this area, because we are making videos on YouTube. Okay, thanks. Gracias. Idziemy sobie teraz na plażę, która jest ogólnie podobno najlepszą plażą w zasięgu 50 km. I taka jeszcze ciekawostka odnośnie prawa hiszpańskiego. To jeżeli sobie to idziecie na przykład na plażę, to w prawie hiszpańskim nie ma zapisanego czegoś takiego, że jakby nietolerowana jest nagość. I bardzo popularne tutaj jest to, że jak pójdziecie sobie na plażę, to może się spotkać na przykład panie, które sobie leżą topless albo ogólnie bez niczego. I jakby jest to tutaj mega popularne, ale oczywiście nie będę tego nagrywał, także jeżeli chcecie się przekonać, czy to prawda, to po prostu zapraszam was do Hiszpanii. Musicie sobie sami to wszystko zobaczyć. Boże, czy ty to widzisz? Ja coś czuję, że my źle idziemy, nie? Gdzie my jesteśmy? Bo my chcemy na to. No na to. No na to. Cala del Testos. Halo! Halo, jak tam zejść? My jesteśmy tu. No. A tu na dole. A musimy być gdzie? Tą ścieżką, na dół, na dół, na dół. Tutaj? I tu mamy do plaży dojść. Ja pierdziel. O kurwycyn. O! Ej, tu była jakaś tabliczka i pourywali. A, zaraz tutaj. Dobra, o kurde! Mocne. Jak dziewczyny tu zejdą? To trzeba zrzucić po prostu. No, czekaj. Niech on zejdzie. Dobra. Wylądowało, teraz jeszcze okulary. Co, już się wydygałeś? Trochę. O, panie, zejdziemy tu. Problem. Ale to jest śliskie. Nie zejdziemy. Ej, ale bez kiedy, ja nie wiem, czy tu będzie lepiej bez liny zejść chyba. Cię po prostu łapiąc za kamienie. Ale no dobra, dawaj, a taki kozak jesteś, to zejdziesz pierwszy. Nie, no ty byłeś kozak. Nie, ja pierwszy, ale ja tam byłem odważny. O kurde. O kurde. You speak English? Yeah. Can you show us how to go down? I think up here it's the best way to... Like down and just have a grip. And the right side you can put your foot in sometimes. Okay. Słychała haszafka, nie? A ludzie ci patrzą na nas na Hiszpanii, bo co za kurwa dawny. Oła! Kurwa, problem. Piotruś na wagatek, tak. Czemu już zmienia grym od dołu, nie? Tutaj już kamienie zmieniają kolor na biały. Mogłem uważać na biologii, bym wiedział co to. Albo na chemii, co za minerały? 400 metrów, patrzcie. Mogło być gorzej, bo są 2-kilometrowe i 1-2 kilometra. Idę, idę! Czekaj ta! Kolejne ścianki pokonywaliśmy dużo szybciej, chociaż nie da się ukryć, że były z nimi problemy nie tylko w naszym przypadku. This is heavier. I see. If you want, I can bring it up with the line. Próbowaliśmy znaleźć też inną drogę, ale mimo to wszystkie zejścia pionowe okazały się najprostszym sposobem, aby dostać się na plażę. Tak po prostu mam się odbić od ściany? Powiem ci tak, zejść to jeszcze spoko, ale później się na tym podciągnąć. To ja wolę chyba wejść. Dziewczyny nie dadzą rady się podciągnąć na tym. Dobra, najgorsze za nami. Teraz już się widzimy na plaży, nie? Tu jest napisane, że jest bardzo fajna atrakcja. Chłopaki już tam są, ja musiałem się cofnąć po GoProsa i przechodzimy sobie tędy. Już mam naszykowane nawet, kurczę, blaszka. O, proszę bardzo, wodoodporne etui do GoProska. I musimy sobie zejść tam i zaraz wam pokażę, co tam się skrywa. A tu jest taki malutki przedsmak tego wszystkiego. 3, 4. Leci się trochę? Dobra, skaczesz czy nie? Bo jak nie, to ja idę. Dawaj! Okej. Siu! Ej, teraz ty, dawaj! No dawaj, dawaj! Zarumiście. My z Kornelem odblokowaliśmy i poleciał też Dominik. Jak jest? O, zajebiście! Trochę się leci, co? Jest zarumiście. Ale fajnie jeszcze stąd, że tu nie ma żadnego ratownika, bo długo szukaliśmy właśnie takiej miejscowy z klifami, gdzie nie będzie nikogo. I udało się. I mamy plażę prawie całą dla siebie. Teraz tylko jakaś tam łódeczka przypłynęła. O kurczę, trzeba uważać. A my tam jesteśmy rozłożeni. Nikogo tu nie ma. Jest kozak. Chodź tutaj, posłuchaj. Jak tu woda wpływa, tak kibel. Yeah. Posłuchajcie to. Ja pierdziel. Jakby tam GoPro spadło, to już by było po GoPro. A ja go trzymam tak po prostu sobie w rączce. Widoczki fajne, no. Nie da się ukryć. Teraz jest kolejny spocik, chłopaki znaleźli. Bo tu już jest wysoko. Obstawiam, że tu jest jakaś szóstka. Tu będzie jakaś ósemka. Tak mi się wydaje. Dawaj! Yeah! Dobra, bierzemy obudowę, ja też skaczę.
Jajka? No. Ja pierdzielę. Dobra, walę. 3, 4. O, ale już mi się łapy trzęsą po tamtym skoku. Ale mimo wszystko ja wolę tamto, bo jest taka większa wysokość. Ale jak to się leci. Zarąbiście jest. O kurde! Całe życie z wariatami. Jak widzicie, zarzuciłem sobie teraz GoPro na kask w takiej obudowie wodoodpornej, ponieważ jestem na supie, a GoPro jest rozdupcone, dlatego będę mówił głośniej, żebyście słyszeli, bo ogólnie to wypłynąłem sobie tutaj, ponieważ chłopaki poszły gdzieś tam skakać, gdzieś tam będą się wspinać, a ja wam chciałem powiedzieć o tym, że ogólnie podobno, tak Kornel zarzucił, tutaj pływają takie ryby jak barakuda. Teraz macie foteczkę na ekranie i podobno mają one od 1,40 m do 2 metrów, ale pływają na głębokości od 30 metrów chyba do 100. No i ogólnie są to drapieżniki, które podobno potrafią według Kornela nawet upierdzielić nogę. Co prawda tego nie wiem i nie chcę tego sprawdzać, ale raczej wszystkie takie ataki, bo są ataki odnotowane jakieś tam podobno, są wywoływane raczej przez człowieka, także chyba no nie mamy o co się martwić, bo tutaj raczej nie jest tak głęboko. Co ty robisz? Nie, wyginaj tego! Kornel, no pomóż! No! Debilu ty! No nie bokiem do fali, no! Chciałem powiedzieć widzom, że to są mili ludzie. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba. W tej Hiszpanii całej. Ogólnie to zostawcie łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem, bo wam się podobał ten materiał. I oglądajcie poprzednie i dajcie znać również, co sądzicie o tym, żeby się do Hiszpanii przeprowadzić. Moim zdaniem jest to bardzo fajny pomysł. Jeszcze lekko odległy, ale do zrobienia. Także wydaje mi się, że było fajnie.